Panie i panowie, World of Tanks, WOT, czołgi. Ledwo co skończyły 10 lat i każdy to wie. Za to mniej znany jest fakt, że 5 lat stuknęło właśnie także World of Warships. Zagrajnik TV. World of Tanks to pierwsza i jednocześnie najważniejsza gra w dorobku Wargaming i trudno się temu dziwić. Bo czołgi można lubić albo nie, ale chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że wywarły one olbrzymi wpływ na rozwój szeroko pojętych gier sieciowych i że to po prostu ważna gra jest. Na tyle ważna, że znalazła się nawet na zagranikowej liście 100 gier wszechczasów. Jeżeli dotąd jej nie widzieliście, no to zachęcam, bo powiem nieskromnie, że wyszła mi ona naprawdę nieźle. Więc World of Tanks było, jest i będzie oczkiem w głowie Wargaming. Doskonale rozumiem, czemu od lat pocinają w nim tłumy i sam świetnie się bawiłem tworząc ostatnio o czołgach materiał, a potem grając z wami na live'ach. Ale o dziwo, od zawsze wolałem te znacznie mniej głośne i spektakularne statki. Mówię o dziwo, bo nigdy nie obchodziła mnie marynarka. Ani opisy ważnych bitew morskich, ani specyfikacje historycznych jednostek, choć tak ogólnie to uwielbiam historię, a już szczególnie tę najnowszą, w tym także historię militariów. Ba, nawet w grach komputerowych, jak choćby w Cywilizacji, flotę traktowałem zawsze po macoszemu i zdecydowanie lepiej czułem się, tworząc państwo śródlądowe. Byłem i będę szczurem lądowym, a mój jedyny kontakt z jednostkami pływającymi w prawdziwym życiu odbywa się raz do roku podczas pływu kajakowego. Na własnej skórze przekonałem się jednak, że nie trzeba wiedzieć o statkach zupełnie nic, żeby bawić się dobrze przy World of Warships, albo nawet lepiej niż przy czołgach. Mimo że z czysto historycznego punktu widzenia, to właśnie czołgi od zawsze interesowały mnie dużo bardziej, no bo w ogóle interesowały mnie cokolwiek. Zacznijmy więc od niby banalnego, acz wcale nie takiego znowu oczywistego stwierdzenia, że World of Warships to nie jest World of Tanks w innych fatałaszkach. Jasne, wiele rzeczy sugeruje, że jest akurat dokładnie na odwrót. Począwszy od takich pierdół jak podobne tytuły i loga, przez dzielone dla obu gier konto Wargaming, na bliźniaczo podobnych drzewkach rozwoju kończąc, także podzielonych na 10 tierów. Także tuż po odpaleniu obu gier nie trudno dojść do wniosku, że w sumie są one do siebie dość podobne. Tu i tu są raczej niewielkie, symetryczne areny, w obu ściera się ze sobą po kilkunastu graczy i nawet podział na klasy jednostek wydaje się podobny. No ale oczywiście nie. Mimo tych wszystkich podobieństw, statki i czołgi to jak woda a ziemia, więc ten, komu nigdy czołgi nie przypadły do gustu, ku własnemu zdziwieniu może bawić się przy statkach doskonale i vice versa. Tym, co akurat mnie urzekło w statkach i to od pierwszego z nimi kontaktu, jest to, jak przystępne są w porównaniu do czołgów, mimo że spodziewałem się, że będzie akurat dokładnie na odwrót. No bo wiecie, czołgi wielkości czołgów jeżdżące po swojskich polach, lasach i miasteczkach wydają się być bardziej ogarnialne niż liczące nawet ponad 200 metrów gigantyczne okręty. Torpedy od sterburdy! Cóż, może w rzeczywistości tak właśnie jest, ale na pewno nie w świecie gier wargamingu. Znaczy, pozwólcie, że uściśle. Choć World of Warships ma niewiele wspólnego z symulacją, to też nie jest to taka całkiem banalna giereczka. Jako się rzekło, statki są olbrzymie i ciężkie, więc reagują na nasze komendy z odczuwalnym opóźnieniem. Powoli skręcają. W przypadku większych jednostek szerokość skrętu wynosi tu kilka kilometrów, powoli się rozpędzają i jeszcze wolniej hamują, więc jeżeli się zagapimy i nagle wyrośnie przed nami wyspa czy sojusznik, raczej mała szansa, że uda nam się uniknąć kraksy. Jest to specyficzne i trzeba do tego przywyknąć. Jest i całe to znane z czołgów zagadnienie pancerza. Jego rozmieszczenia na poszczególnych okrętach, kąta, pod jakim pociski powinny w pancerz uderzać, żeby ten pancerz spenetrować, i różnych typów amunicji, jakie powinno się dobierać w zależności od klasy wrogiego okrętu i odległości, w jakiej się znajduje. Są też właśnie różne klasy okrętów, z których każda pełni podczas bitwy inną specyficzną rolę. Bo o ile krążowniki i pancerniki angażują się w dość klasyczne wymiany ognia, o tyle już celem niszczycieli jest zwiad, rzucanie zasłon dymnych i brawurowe wypady z użyciem torped, natomiast lotniskowce to już w ogóle inna para kaloszy i niemal osobna gra w grze, bo grając z nimi, głównie lata się samolotami. Podobnie jak w czołgach, także w statkach moją ulubioną klasą jest ta najbardziej uniwersalna, czyli krążowniki, głównie dlatego, że przy nadal sporej sile ognia, a strzelanie jest w statkach absolutnie super, o czym więcej za moment, cały czas zachowują sensowną manewrowość, w przeciwieństwie do zdecydowanie zbyt wolnych i ospałych pancerników. Drugą najchętniej wybraną przeze mnie klasą są niszczyciele, bo walka tymi małymi, zwrotnymi statkami powoduje, że gra nabiera diametralnie innego charakteru, zaś zatopienie wielokrotnie większego okrętu wroga za pomocą celnej salwy torped to czysty ubaw.
Wrogi krążownik zniszczony. Lotniskowcy uważam za ciekawą odskocznię, a do pancerników najwyraźniej jeszcze nie dojrzałem i nie wiem, czy kiedykolwiek to nastąpi. Nawiasem mówiąc, do gry wdrażane są już powoli okręty podwodne, choć zanim zagoszczą w niej na stałe, minie jeszcze pewnie trochę czasu. W końcu statki to także wyjątkowo specyficzne strzelanie, bo o ile w czołgach trzeba się skupić głównie na tym, by zdążyć wycelować witalną część czołgu przeciwnika, zanim ten zrobi to samo w odniesieniu do nas, o tyle w statkach zazwyczaj nawet nie celuje się w przeciwnika. Głównie dlatego, że ostrzał zaczyna się już wtedy, gdy od przeciwników dzieli nas kilkanaście kilometrów. Żeby pokonać ten dystans, pociski potrzebują nawet kilkunastu sekund, a przecież zarówno my, jak i przeciwnicy niemal cały czas jesteśmy w ruchu. Celować trzeba więc nie tam, gdzie jest okręt, a gdzie będzie w momencie, gdy dolecą tam nasze pociski, i trzeba brać przy tym poprawkę nie tylko na kierunek, w jakim się porusza, ale też jego prędkość, potencjalne manewry wymijające, czy wynoszące nieraz dobrych kilkanaście sekund czas ładowania pomiędzy poszczególnymi salwami. No i przy tym wszystkim nie można zapominać, żeby samemu stale modyfikować kurs, by nie być dla przeciwników zbyt łatwym celem. I chyba właśnie wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem ognia mogą stanowić największy problem dla początkujących graczy, i to właśnie celnego strzelania trzeba się w World of Warships uczyć najdłużej, albo jeszcze dłużej, sądząc po tym, jakiego cela mają niektórzy gracze na wyższych tierach. Jednocześnie jednak celne salwy, czy nawet pojedyncze trafienia z odległości kilkunastu kilometrów, to tutaj nieprawdopodobna wręcz frajda, i to nawet po wielu godzinach gry, także dzięki temu, jak świetnie te trafienia wyglądają i brzmią. No, ale to wszystko tylko brzmi tak groźnie, bo w akcji statki błyskawicznie okazują się być niesamowicie przyjazne dla początkujących. Choćby dlatego, że jednak dużo trudniej tu zginąć. Albo przynajmniej dużo trudniej tu zginąć, nie robiąc wcześniej absolutnie nic i nie trafiając choćby parę razy, dzięki czemu znacznie rzadziej ma się poczucie, że cały mecz był nomen omen wtopiony. Choćby dlatego, że choć kwestia pancerza oczywiście ma tu znaczenie, to jednak zdecydowana większość trafiających pocisków tak czy siak zadaje jakieś obrażenia i rzadziej doświadcza się tu demotywujących rykoszetów. W końcu przyjazne dla początkujących jest w statkach niespieszne tempo gry. Jako się rzekło, statki są tu powolne, co oznacza, że sam etap zajmowania pozycji przed walką może tu zająć 5 minut, ale także, że w wirze walki czasu na podejmowanie decyzji jest stosunkowo dużo. Dość powiedzieć, że ładowanie amunicji między kolejnymi salwami potrafi zająć tu tyle czasu, że co chwila można na spokojnie przełączać się na widok mapy, by rozeznać się w sytuacji. Jednocześnie, choć mecze mogą tu trwać nawet 20 minut i nierzadko tyle właśnie trwają, gra wcale się nie dłuży, bo dzięki autopilotowi można wyznaczyć sobie kursa w oczekiwaniu na zajęcie przez nasz okręt pozycji, czytać sobie w internecie jakiś mądry artykuł. Okej, akurat ja tak gram w statki, że zanim bitwa nie rozgorzeje, to przez pierwszych kilka minut dość często alt-tabuję i coś tam czytam, ale w sumie dla większości graczy takie dłużyzny to może brzmieć jak wada. I powiedziałbym teraz, żebyście zagłosowali w ankiecie, czy waszym zdaniem to jest wada, czy nie, no ale że YouTube ankiety usuną, no to nigdy się już nie dowiemy. No właśnie, podobnie jak w czołgach, także w statkach progresja oparta jest na liniowych drzewkach i z czasem robi się dość czasochłonna, więc na późniejszych tierach zbieranie na nowy okręt zajmuje całe godziny. W grze także obecne są statki premium, które jednak w założeniach mają wyróżniać się przede wszystkim wartością historyczną. Gdybym miał więc w największym skrócie opisać różnicę między czołgami a statkami, to powiedziałbym, że o ile czołgi są poważną grą dla poważnych graczy, ponad wszystko ceniących sobie rywalizację i zgłębianie skomplikowanych mechanik, o tyle statki to chillowa gra dla chillowych graczy. Tak chillowa, że można w nią grać alt-tabując. Dodatkowo niemal po każdym meczu w statkach ma się to poczucie, że choć w minimalnym stopniu pomogło się drużynie, podczas gdy w znacznie bardziej wymagających i niewybaczających błędów w czołgach, nie raz i nie dwa zdarza się kończyć grę, nie zadawszy przeciwnikom nawet punktu obrażeń. Co oczywiście nie oznacza, że w czołgi nie można popykać casualowo, albo że ktoś broni komukolwiek tryhardować w statkach. I jeszcze jedno, tak się składa, że pięciolecie statków zbiegło się z nawiązaniem przez Wargaming współpracy z firmą Hasbro, co oznacza nic innego jak pojawienie się w grze Transformersów, a ściślej mówiąc, kamuflaży, flag i naszywek z motywami wielkich robotów. A właśnie, tak jest, wymiennie używam słów statki i okręty, bo o ile nie każdy statek jest okrętem, o tyle każdy okręt jest statkiem. Były już rok temu dwa materiały o World of Warships na zagrajniku, o realiach historycznych w grze i poradnik dla początkujących, i ileż ja się naczytałem o tym, że to przecież nie statki, a okręty, to ja nawet nie. Więc kategoryczny zakaz pisania komentarzy w rodzaju: typie, ale okręty, nie statki.
No, to dajcie znać, czy wolicie czołgi, czy statki, jedno i drugie, a może zupełnie was te gry nie interesują. A jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!